Witajcie w serii AstroShort, w której mówimy, co ciekawego słychać w kosmosie. A dzisiaj dwa ciekawe tematy. Albert Einstein doczeka się swojego teleskopu. Będzie jeszcze dokładniej badał łączenie się czarnych dziur i gwiazd neutronowych. Drugim tematem jest chiński prom kosmiczny. Oj, dzieje się w państwie środka, dzieje się. Zaczynamy! Zanim zaczniemy pierwszy temat, kosmiczna zagadka dla Was. Rozwiązanie na końcu odcinka, więc zostańcie z nami. Co to jest? Spawarka? Kosmiczna fontanna? Napiszcie w komentarzach i sprawdźcie, czy mieliście rację. A teraz do meritum. Wszystko wskazuje na to, że Albert Einstein doczeka się w końcu teleskopu nazwanego jego nazwiskiem. Poczyniono bowiem kolejne postępy na długiej drodze do rozpoczęcia budowy najbardziej zaawansowanego technologicznie obserwatorium fal grawitacyjnych, dzięki któremu naukowcy byliby w stanie wykrywać jeszcze więcej tak ekstremalnych zjawisk, jak łączenie się czarnych dziur czy gwiazd neutronowych. O budowę nowego detektora fal grawitacyjnych stara się konsorcjum składające się z blisko 40 europejskich uniwersytetów i instytucji badawczych. Z naszych rodzimych instytucji zaangażowane są Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Uniwersytet w Białymstoku, Centrum Astronomiczne imienia Mikołaja Kopernika Państwowej Akademii Nauk, Instytut Matematyki PAN oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Międzynarodowe konsorcjum złożyło wniosek o wpisanie projektu budowy teleskopu Einsteina na listę ESFRI, czyli Europejskiego Strategicznego Forum Infrastruktur Badawczych, która będzie uaktualniana w przyszłym roku. Teleskop Einsteina miałby być, podobnie jak działające obecnie LIGO i Virgo, naziemnym detektorem fal grawitacyjnych, jednak o 10 razy większej czułości. Dzięki temu naukowcy będą w stanie rejestrować, no przynajmniej hipotetycznie, sygnały wyemitowane w trakcie procesów łączenia się czarnych dziur o masie pośredniej. Odkrycie większej ilości fal grawitacyjnych umożliwi konstruowanie map tempa rozszerzania się wszechświata. I kto wie, może pozwoli rejestrować całkiem nowe zjawiska, które obecnie są dla nas niedostrzegalne. Teleskop Einsteina, podobnie jak LIGO, do pomiarów będzie wykorzystywał lasery. Jednak jego ramiona mają być uformowane w kształt trójkąta, a zsumowana długość ramion interferometru będzie wynosić około 30 km. Trójkątny kształt ma pozwolić na dokładniejsze określanie lokalizacji źródeł fal grawitacyjnych, co w konsekwencji pozwoli lepiej zrozumieć, jak rozłożona jest materia w przestrzeni oraz to, jak zachowuje się w silnych polach grawitacyjnych. Jak już wspomniałem, projekt teleskopu Einsteina bazować będzie na osiągnięciach, które w ciągu kilku ostatnich lat zebrały współpracujące ze sobą LIGO i Virgo. To właśnie dzięki nim dokonano pierwszej bezpośredniej detekcji fal grawitacyjnych. Miało to miejsce 14 września 2015 roku. Obydwa detektory zarejestrowały wówczas fale grawitacyjne pochodzące ze zderzenia się dwóch czarnych dziur oddalonych od Ziemi o 1,3 miliarda lat świetlnych, niemal w tym samym momencie. Nadano jej nazwę GW150914. Bez zbędnych kombinacji, czyli po prostu formę skrótu od wyrażenia Gravitational Wave oraz daty zarejestrowania. Odkrycie stało się ponadto potwierdzeniem teorii o łączeniu się czarnych dziur, a także jednej z najistotniejszych konsekwencji ogólnej teorii względności Alberta Einsteina dotyczącej istnienia fal grawitacyjnych. Dwa lata później, w sierpniu roku 2017, po raz pierwszy zarejestrowano fale grawitacyjne będące efektem połączenia się dwóch gwiazd neutronowych. A całkiem niedawno, bo zaledwie na początku września tego roku, zarejestrowano fale wytworzone przez połączenie się dwóch czarnych dziur, w efekcie którego powstała jedyna w swoim rodzaju czarna dziura o masie 142 Słońc. Czy też 142 mas Słońca. Jest to pierwsze i póki co jedyne odkrycie tego typu. Wyjątkowe, ponieważ do tej pory naukowcy obserwowali wyłącznie czarne dziury o masach mieszczących się w granicach od 5 do 100 mas Słońca oraz supermasywne czarne dziury, które z kolei mogą osiągać miliony, a nawet miliardy mas Słońca. A kiedy można spodziewać się pierwszych obserwacji wykonanych przez teleskop Einsteina? Zakładając, że wniosek o wpisanie na listę ESFRI zostanie zaakceptowany, teleskop powinien dostać oddany do użytku za około 15 lat. Jeśli zaś chodzi o jego lokalizację, to pod uwagę brane są dwie możliwości. Pierwsza to Sardynia, a druga to gdzieś na granicy Holandii, Belgii i Niemiec. Ja serdecznie dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają nas w tworzeniu Astrofazy. Jeśli chcesz zostać jednym z nich, to więcej informacji znajdziesz w opisie do tego filmu. A teraz zaczynamy drugi temat.
Kilka dni temu informowałem Was o tym, że Chińczycy coraz śmielej poczynają sobie w kosmosie i pracują m.in. nad kwantową dystrybucją kluczy szyfrujących. Tym razem dochodzą do nas wieści o kolejnym przedsięwzięciu. Chińczycy jak zwykle poskąpili informacje, ale przeanalizujemy sobie to, co wiemy. Misja, o której mowa, trwała od 3 do 6 września i dotyczyła wyniesienia na orbitę niewielkiego promu wzorowanego najprawdopodobniej na działającym od 2010 roku i równie tajnym mini wahadłowcu X-37B należącym do NASA. Co więc wiemy o chińskim promie? O udanym lądowaniu i zakończeniu misji poinformowała agencja prasowa Xinhua. Z informacji prasowej można dowiedzieć się, że był to znaczący przełom w rozwoju technologii pojazdów wielokrotnego użytku. Pierwsze informacje zostały opublikowane niecałą dobę przed startem, który odbył się 3 września około 9:30 polskiego czasu. Poinformowano wówczas, że tego dnia odbędzie się start rakiety CZ-2F, co zostało później potwierdzone w nagraniu ze startu, które zostało opublikowane już po zakończeniu misji 6 września w czwartek rano, albo jak kto woli w nocy. Lądowanie miało najprawdopodobniej miejsce w bazie wojskowej znajdującej się w pobliżu poligonu na pustyni Lopnor. Baza, o której mowa, ma posiadać aż 3 ponad 5-kilometrowe pasy startowe, jednak podobno 2 z nich są nadal w budowie. Mówię najprawdopodobniej, ponieważ nagrania z lądowania ani zdjęć samego promu nie udostępniono. Chińczycy nie lubią udzielać zbyt wielu szczegółowych informacji, ale z pomocą przychodzą jak zwykle tak zwane źródła niezależne. Dowiedzieć możemy się na przykład, że oprócz manewrów deorbitacyjnych, prom nie wykonywał na orbicie żadnych innych istotnych manewrów. Poza tym przed zejściem z orbity oddzielił się od niego jakiś niewielki obiekt i tutaj najbardziej prawdopodobne są dwie możliwości. Pierwsza to moduł serwisowy, który odłączył się, aby zmniejszyć wymiary oraz masę deorbitującego statku, oraz opcja numer 2, mały satelita o nieznanym przeznaczeniu. Była to pierwsza misja chińskiego promu wielokrotnego użytku. Najprawdopodobniej więc była jedynie lotem testowym i na pokładzie nie były zainstalowane żadne instrumenty naukowe do prowadzenia jakichś konkretnych już w tym momencie eksperymentów. Lot i bezpieczny powrót na Ziemię był już eksperymentem samym w sobie. Zapewne kolejne misje będą trwały już znacznie dłużej, być może nawet po kilkaset dni, jak to miało miejsce w przypadku amerykańskiego wspomnianego wcześniej X-37B. A jak wiadomo, Chińczycy lubią podglądać i często czerpią inspiracje z osiągnięć innych krajów, w szczególności USA, tak więc nie będzie dużym zaskoczeniem, jeśli pójdą właśnie w podobnym kierunku. Na zakończenie dodam jeszcze tylko, że możecie spać spokojnie, bo jak zapewniają Chińczycy, prowadzone testy mają oczywiście służyć do rozwoju technologii, która będzie wykorzystywana do eksploracji przestrzeni kosmicznej o pokojowym charakterze. No cóż, zobaczymy jak będzie, a teraz czas na głos załogi. Mam pytanko, dlaczego tak trudno jest nam badać Wenus łazikami? To znaczy, wiem, że na powierzchni jest potwornie gorąco i łazik uległby przegrzaniu. Jest też bardzo gruba atmosfera, co powoduje działanie ogromnego ciśnienia na maszynę i może uszkodzić jej podzespoły. Jakie jeszcze czynniki przeszkadzają, utrudniają nam wysyłać tam łaziki? Aha, i z jakich materiałów musiałby być wykonany taki łazik, żeby nie rozpadł się na Wenus? No właściwie to w większości już odpowiedziałeś sobie sam na swoje pytanie. Natomiast ja mógłbym tutaj dodać jeszcze niezbyt przyjazne środowisko pod kątem chemicznym. Kwasowość jest dosyć wysoka przy powierzchni Wenus, tak samo jak gdzieś w górnych warstwach atmosfery. Dużo różnych związków chemicznych, które powstają przy geologicznym, wulkanicznym, przy tego typu procesach, które na Wenus występują. Więc jeżeli chcielibyśmy tam faktycznie osadzić jakąś misję, która mogłaby dłużej przebywać na powierzchni Wenus, to po pierwsze, tak jak stwierdziłeś, ciśnienie. Musi to być dosyć pancerna sonda, no nie może to być rachityczne takie koncepcje, jak na przykład sondy, które gdzieś tam latają sobie na orbicie Jowisza, czy też Marsa, no tu musimy mieć już do czynienia z jakimś takim konkretnym kawałem metalu, który wyląduje na powierzchni tejże naszej sąsiadki. Kolejna rzecz, no to oczywiście chłodzenie odpowiednie całej tej elektroniki. Ona no nie lubi zbyt bardzo takich wysokich temperatur, poza tym tutaj mamy też różnicę temperatur, bo najpierw wystawiona jest na olbrzymie chłody w przestrzeni kosmicznej, następnie nagle ta temperatura po wejściu w atmosferę Wenus zwiększa się, no i przy powierzchni mamy już średnio te 400 ponad parędziesiąt stopni. Więc w jakiś sposób trzeba by było efektywnie chłodzić taką elektronikę, a to jest w tym momencie problematyczne. W jaki sposób oddawać to ciepło na zewnątrz, jeżeli na zewnątrz jest już tak bardzo gorąco.
kolejna rzecz, no to właśnie te chemiczne jakieś tematy, więc zabezpieczyć musielibyśmy taką sondę też przed wpływem chemicznym tego środowiska, w którym się znajduje, więc bardzo dużo wyzwań. Sonda Venera D, którą przygotowują Rosjanie, no to jest w jakimś stopniu udoskonalona wersja tych sond, które wcześniej były tam wysyłane, ale póki co na pewno nie mamy co liczyć na tego typu rozwiązania, jak te, które lecą na Marsa i łazieki potrafią tam latami przebywać i zdobywać dla nas informacje. Co to nie, Wenus jest dużo mniej przyjazna niż czerwona planeta. Witam, ja przychodzę z takim zapytaniem o dalekie podróże, na przykład na obce, przyjazne planety. Wiadomo, odległości są mega duże, a czasami nieosiągalne za życia wysłanych ludzi, przykładowo do zasiedlenia tej planety. I pomyślamy, w którym kierunku pójdzie rozwój. Czy na przykład będą prowadzone badania w kwestii hibernacji załogi do czasu dotarcia na ową planetę, czy raczej będziemy myśleć nad rozwojem transportu umożliwiającego szybkie dotarcie do celu? Znaczy, wiesz, no, jeżeli chodzi o loty do innych planet pozasłonecznych, na razie to jest totalne science fiction i poza naszym jakimkolwiek... poza jakimikolwiek możliwościami, no bo co prawda są różnego rodzaju koncepcje silników, takie jak na przykład silniki atomowe w projekcie Orion. Taki silnik miałby rozpędzać pojazd kosmiczny do prędkości mniej więcej 30% prędkości światła, o ile mnie pamięć nie myli. I wtedy i tak podróż do takiej sensownej planety, najbliższej planety, która nadawałaby się do zasiedlenia, o ile w ogóle, to byłyby pewnie setki, jak nie tysiące lat. Więc wyobraź sobie konstrukcję, która musi wytrzymać tak długi czas. Stacja kosmiczna cały czas musi być naprawiana, musi być gdzieś tam dowożone kolejne transporty sprzętu czy materiałów, dzięki którym można naprawiać i poprawiać działanie tejże stacji kosmicznej. Jest jedynie 400 km nad powierzchnią Ziemi, więc jest to bardzo proste. Natomiast tutaj wysyłamy pojazd, który musi dolecieć na miejsce, no i właściwie zabrać ze sobą wszystko, co jest potrzebne, więc pytanie, czy bylibyśmy w stanie tak długo podtrzymywać obecną technologię. To musiałaby być technologia, która w jakiś sposób sama się naprawia, wyposażona może w nanotechnologię. No tutaj już sobie wypuszczam myśli fantastyczne oczywiście w przód, więc na razie totalnie to odpada. Jeżeli chodzi o szybsze niż światło napędy, czyli właśnie wykorzystujące jakieś bąble czasoprzestrzenne czy coś, to jest jeszcze większe science fiction na ten moment i nie jesteśmy w stanie w tym momencie stwierdzić, w jaki sposób mielibyśmy taką technologię opracować, więc no niestety, czy w ten sposób póki co zostajemy na Ziemi, jesteśmy uwięzieni w Układzie Słonecznym. Tutaj się przez najbliższe dekady, a może nawet setki lat, za wiele pewnie nie zmieni. Nie ma to jak pooglądać sobie Astrofazę w wieczór. Fajny kanał naukowy, pozdrawiam. To ja też, moi drodzy, pozdrawiam, ale zanim koniec, to jeszcze rozwiązanie zagadki. Ten film, który oglądacie, to zdjęcia z sondy Parker Solar Probe, przedstawiające tak zwaną K-koronę słoneczną. Jest to część korony słonecznej odpowiedzialna za aż 90% jasności tej części Słońca. Możemy ją obserwować dzięki światłu, które rozprasza się na rozpędzonych wolnych elektronach. Pozbawiona jest takich charakterystycznych dla F-korony, innej wersji korony słonecznej, linii Fraunhofera, badając które możemy przyjrzeć się spektrum światła słonecznego i pierwiastkom, które absorbują fotony w górnych warstwach słonecznej atmosfery. Film składa się ze zdjęć wykonanych przez instrument WISPR, czyli Wide Field Imager for Solar Probe, zainstalowanym na pokładzie sondy Parker Solar Probe. No i moi drodzy, zobaczcie, kto zgadł, sprawdźcie, kto dobrze wpisał komentarz. W kolejnych Astroshortach kolejne zagadki. I już teraz zapraszam Was serdecznie na kolejne odcinki. No i nie zapomnijcie też wejść na Instagram Astrofazy, na drugi kanał Astro Chillout i na naszego Discorda. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!